Dzień dobry. Prognoza pogody na wczoraj się sprawdziła. I dzisiaj mamy deszcz, chmury i wiatr. Ale podobno po południu ma się rozjaśnić. A mamusia jak zwykle w niedoczasie. Idę na śniadanko. Nie dostaję cię w tabletę. Słuchajcie, trochę chciałem tym wszystkim dzisiaj opowiedzieć. Ale na początek te zwierzaki. Właśnie w terenie musimy się rozpoznawać tropy. I czy to są tropy? I już. I to jest bardzo ważna sprawa. Ok? Czyli pierwsza rzecz, odczytanie tego. Nie? Czyli musi nam się, pies musi wejść do budy. Jeżeli sobie przekręcę w ten sposób, no to ustaw. Woda daje tylko żywi, żeby się żyło. To do wody zaraz przejdziemy. Znowu kolejny temat, woda. Słuchajcie, wychłodzenie organizmu. Czyli co? Jak się nam robi zimno? Jakbyśmy teraz wyszli w tych podkoszulkach, dochodzi do reakcji chemicznej i wydziela nam się ciepło. Bardzo dużo tego ciepła. Zaraz wam to zademonstruję. Okay? Mamy łyżki specjalnie po to, żebyście spróbowali. W tych warunkach tutaj, gdzie jest ciepło, najbardziej to rodzicom na przysmakuje, bo... Co jest najciekawsze? Zero jakichś konserwantów? Mój tata bardzo lubi jeść. A, no to kurczę, to tacie damy pierwszemu, słuchaj. Gdzie ten twój tata? Siwa, nic w tym rodzaju. A ty jaki masz? To jest jakaś chemia. Słuchajcie, właśnie to jest... Tak, wiesz, co chemia tu jest? W środku, w jedzeniu nie ma w ogóle chemii. To jest najciekawsze. No tato, tak no, jest, no. Jak mama to tak zobaczy. To się ucieszy. Tak. Jak survival, to survival. Dziękujemy. Nie ma za co. Proszę bardzo. On też jest sprzedawany, to jest zwykły parciany sznurek, on kosztuje chyba 3 zł za chyba pół kilometra takiego sznurka. A w Decathlonie jest sprzedawany w ogóle 2 metry chyba za 50. Cierpliwie siedzieć, czekać, znają dobrze te miejsca, tak? Wyjść, odwąchać i tak dalej. No, idealnie słuchaj się... Chcę zobaczyć, chcę dotknąć, pomochać. Kto to jest? Rozumiecie? I misiek jest taki mały niedźwiadek, jest taki ciekawski. I teraz jak my go wystraszymy, to znaczy... Gdzie idziemy, miśka? Na spacer z drzemką, co? Taka pogoda. Mówiłem, że spacer z drzemką? O, obudziłaś. Śpi, śpi, miśka. Kuba z Michelle są na spacerku właśnie teraz, bo Michelle musi mieć drzemkę popołudniową, a ja byłam z ciuchami u Gabi, bo myślałam, że będą mieć zajęcia na dworze, ale jednak nie mieli ich na dworze, tylko właśnie w sali. A z tym, że zajęcia nie będą na dworze, to się absolutnie zgadzam, bo dzisiaj rzeczywiście pogoda jest mało słoneczna, mało sympatyczna i generalnie raczej zimno. Więc Gabi jest właśnie na zajęciach w sali zabaw z animatorkami. Ja idę trochę ogarnąć nasz pokój, chyba na spacerku, a potem idziemy na obiadek. Gabi, rączki najpierw będziemy mówić. Tak? Ale nie mam... Thank you.
zimno. Dzisiaj jest tak paskudnie zimno, ale mam nadzieję, że jutro będzie ładnie. Teraz właśnie lecę do pokoju. Kuba już kąpie Gamię i idziemy do spanka. I powiedz, kto nie chce spać, kochanie? Kto nie chce spać dzisiaj? Co? A zrób rybkę, Misia. Miśka, hej! Kto nie chce spać dzisiaj? Kto? Misia, a zrób rybkę. Chodź, zrobimy rybkę. Miśka. Mama już została zmęczona i tata też, a ty jeszcze nie? A moja Misia... Tata się wykąpał, Gabi się wykąpała, Michalinka też już się wykąpała. Mama się tylko nie wykąpała. A nasza Misia jeszcze nie chce spać. Tak? Mama, ja byłam tylko opukiwana. Opukiwana, Gabi była opukiwana. Co, kochanie, będziesz spać czy nie? Będziesz spać czy nie? Nie. Misia? A mama powiedziała, że nie. O, może trochę będziesz spać, co? I co, Miśku, będziemy spać czy nie? Nie. Nie, a może jednak? A może jednak? Misia, co? Misia. Zmęcz się w końcu. Zmęcz się, zmęcz się, zmęcz się, zmęcz się. Zmęcz się, zmęcz się, zmęcz się. Jest ziewek. Jest pierwszy ziewek. A drugi? A gdzie jest drugi? I tarcie oczek. O, są symptomy na spanko. No lepiej późno niż wcale, tak. Misia, a zrób rybkę. Zrób rybkę, kochanie. Zrób rybkę, Miśku. Także świeże, górskie powietrze wpływa na misię bardzo orzeźwiająco. Tak? I misia nie chce spać. Nie i koniec. Są wakacje w końcu, nie? Są wakacje, a co? A wiecie, co robi ta Grażowa? Jak mąż usypie dzieci? Idzie po drinka do baru. Dobre? Także tutaj mamy alkohol dla Kuburka i lemoniatkę dla mamusi.